Witamy Państwa. Dobry wieczór. A dziś w dzienniku między innymi. Drugi dzień wizyty Wojciecha Jaruzelskiego w Mongolii. Wtorek jest drugim dniem wizyty Wojciecha Jaruzelskiego w Mongolii. Dziś rano Wojciech Jaruzelski wraz z towarzyszącymi mu osobami udał się do Darchanu, drugiego co do wielkości miasta Mongolii. Relacjonuje Tadeusz Zakrzewski. Z Ulan Bator do Darchanu jest w prostej linii 300 km. Jazda samochodem ze względu na górzysty teren trwałaby ponad pół dnia. Lądowanie w polowych warunkach. Ale powitanie serdeczne jak wszędzie. Darchan jest nazywany miastem przyjaźni. Powstał w szczerym stepie 25 lat temu. Dziś liczy 80 tysięcy mieszkańców. Jest drugim ośrodkiem przemysłowym Mongolii. Wojciech Jaruzelski odwiedził zbudowaną przez Polaków fabrykę cegły i wapna, która bardzo pomogła w urbanizacji całej Mongolii. Od 18 lat dyrektorem zakładu jest Aczultem. Czy ta fabryka polska dobrze się spisuje? O, czym chorosio. Bardzo, bardzo dobrze. A polscy specjaliści? Towarzysz Jan Sojo i legenda Eugeniusz u nas roboty to nie. My bardzo lubimy drugi druga. A to już wizyta w zakładach wyrobów futrzarskich. Fabrykę zbudowali Bułgarzy. Cały Darchan powstał dzięki wspólnej pomocy członków RWPG. Byłoby błędem nie widzieć perspektywicznych korzyści dla polskiej gospodarki płynących z rozbudowy tego miasta. Już teraz sprowadzamy z Mongolii klej oraz filc, kupowany do niedawna za dolary. Na zakończenie wizyty w Darchanie Wojciech Jaruzelski tak powiedział do żegnających go robotników. Bardzo sobie cenimy przyjaźń polsko-mongolską. Nasza wizyta pozwoli nam jeszcze lepiej pracować na rzecz tej przyjaźni. Życzę Wam sukcesów w pracy. Dużo zdrowia, dużo osobistego szczęścia. Po południu w gmachu Komitetu Centralnego Mongolskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej Wojciech Jaruzelski i Dzambyn Batmuch w towarzystwie członków obu delegacji podpisali wieloletni program rozwoju współpracy gospodarczej, naukowej i technicznej między Polską i Mongolią do roku 2000. Następnie w sali Wielkiego Hurału odbył się transmitowany przez tutejszą telewizję wiec przyjaźni mongolsko-polskiej. Przemawiali przywódcy obu krajów. Dzambyn Batmuch w imieniu narodu mongolskiego pozdrowił Wojciecha Jaruzelskiego, wszystkich członków polskiej delegacji, ludzi pracy w naszym państwie. Wyraził uznanie prowadzonej przez Polskę polityce zagranicznej, służącej sprawie socjalizmu i pokoju. Dzambyn Batmuch wyraził podziękowanie Polsce za dotychczasową pomoc i wkład w rozwój przemysłu za pracę polskich specjalistów. Następnie głos zabrał Wojciech Jaruzelski. Podziękował za serdeczne słowa wypowiedziane pod adresem Polski i Polaków, za życzenia i pozdrowienia przesłane na ręce polskiej delegacji z całej Mongolii. Wojciech Jaruzelski przekazał w imieniu narodu polskiego pozdrowienia mieszkańcom Ulan Bator i całego kraju. Mówiąc o stosunkach polsko-mongolskich, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyraził przekonanie, że dalsze ich rozszerzanie, dalsza integracja krajów wspólnoty socjalistycznej stanowić będzie o naszej sile, dobrze będzie służyć Polsce i Mongolii. Wiec przyjaźni mongolsko-polskiej zakończył drugi dzień pobytu polskiej delegacji partyjno-państwowej w Mongolii. I to już wszystkie wiadomości w tym dzienniku. Dziękujemy, życzymy miłego wieczoru. Do widzenia. Do widzenia Państwu.